Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Heroes 5 of Might and Magic. Kurde, mogłem to wziąć innym bohaterem. Pojedźmy was. Straty tutaj są nie... Jakiekolwiek straty są tutaj niepotrzebne. Przynajmniej moim zdaniem. Wy jesteście dobrze rozblokowani, wy... też powinniście być w miarę dobrze. W ten sposób. Ty masz dojazd tutaj, więc ciebie będę osłabiał w pierwszej kolejności. Ty nie masz dojazdu, ty nie masz dojazdu. Szczęście niestety nie. I ci mi niestety wrednie wjadą, no chyba by się głupio zostawić. A nie, a w takim głupkiem nie jesteś. Co by ci tu zrobić? Mój ulubiony czartosz hipnoza. Dobije czy nie? Dobije wampir. Albo duszę. Na razie nic nie rób, nie musisz, za chwilkę zrobisz to, co będzie potrzebne. Ty, przepatataj tutaj, uderzaj. Ty, rzuć od razu znamie nekromanty na ciebie. Ty, tu uderz. Ty, dobi. Ty, uderz tutaj i zdjęty. Brawo, bez strat. Bez straty nawet many. Trzech ty... A, bo zapomniałem skreślić. Kurde bela. Nie będę wczytywał, po prostu nie chcę się wczytywać tego. Albo nie, wczytam. Bo to jest skandal, żebym ja takie głupie błędy, jak, jak zapomniałem sobie wkrzesić. Jednostkę robił. Bo błąd w stylu zapomniałem sobie wkrzesić. Jest na moje niewybaczalny. Taktyka analogiczna, czyli tego osłabiamy w pierwszej kolejności. Dobra, podobnie jak w poprzednim wypadku. Hipnoza tu. Tylko teraz może byłbym nieco mniejszym głupkiem i pamiętałbym o wskrzeszaniu. Dobra, to tobą skrzeszę, tobą rzucę znamie nekromanty na ciebie. Ty tu. Ty dobi. Ty skrzeszaj.
ty tu podleć. Chyba złapy. Uderz. I dobry. Nie mam mrocznej energii, tajemny trening zawsze mile widziany. Tutaj to możemy zostawić. Tłum niski. Zapiszmy sobie grę, bo nie chcę mi się tamtej walki powtarzać. No come on. Setka was jest. Setka was jest, a z setką was ja się nie chcę mierzyć. Bo setka was to 100 za dużo. Żaden z was nie dolatuje, zatem mam okazję wam zrobić równe nieprzyjemne rzeczy, na przykład to. Na razie nie, nie musisz. Też nie musisz. Jesteście na szczęście podatni na mój ulubiony hard removal. Czyli... hipnoza na ciebie. Ty obrywasz. Bijesz. Jesteście idealnie ustawieni pod grupowy rozkład. Tutaj myślę, że mogę ciebie uderzyć. Myślę, że mogę cię dobić. Śmiało myślę, że mogę przywalić tutaj. I tutaj. Grupowy rozkład był nawet zbędny. Daj mi to. Daj mi to, daj mi to. Jak to powiadają. Ty będziesz moim zbieraczem, będziesz tutaj tylko latał i zbierał. To dwa Banshee. Pięknie. Czyli nasz wariant z wampiryzmem możemy zastosować. Zostaw. Level up. Mistrz życia. Czy wy będziecie się bić? To jest pytanie. Czy uciekniecie? To jest pytanie, które sam sobie zadaję. Będziecie się bić, będziecie mi robić głupie straty. Ale nawet jak będziecie się bić, to dla mnie nie jest problem, gdyż ja was mogę strollować tym. Zależy w ilu grupach jesteście, ale myślę, że mogę was strollować. Tylko 41. To jest moim zdaniem do pociśnięcia bez żadnych strat.
jedna grupa, więc jak najbardziej spoko. Będę mógł was ograć tym. Albo nawet sprawdzę, ale chyba was zahipnotyzować się nie da. Hipnoza na was nie działa, zatem... Co tu dużo gadać? Jak to Mario Gandalf, you shall not pass. Czyli lezie w tędy. Dobrze, dostanie już tutaj kolejną barierę miecza. Poza tym wystawiasz się na prostą strzałkę mojemu strzelcowi, a jednak jeszcze nie. Bariera miecza tutaj. Tu jest przeszkoda terenowa, jesteś zamknięty właśnie, więc... Co możesz zrobić? No nic nie zrobisz, no będziesz lastem tędy, ja ci barierę miecza jebnę tutaj, tylko najpierw ci... walnę... znamie nekromantów, żeby za dużo many nie potracić na tobie. Bariera miecza tutaj jest poruszona. Pięknie, 4 padło. Dwóch padło, już prawie połowa. Markal, masz jakiś fajny czar? Wrażliwość. Zrobić po prostu szybciej, umarł w sposób bardziej efektywny. Teraz widmowe zastępy na ciebie. Bo i tak manę sobie regenerujemy na bieżąco, więc no, żaden problem. I to była wybitnie opłacalna decyzja. Przeciwnik nam już zgłupiał. Jak go kompletnie zastawiłem, więc spoko. Kolejna piątka wrogów właśnie pada. Slow. Co byśmy już się mogli tak bardziej na spokojnie rozstrzelać. Nie ma to jak pasjonująca bitwa. Zastaw wroga czym tylko możesz i rozstrzelaj. Orson, zamiast zbierać tutaj te wszystkie rzeczy, podbij do Markala,
bo musisz mu zabrać jedną jednostkę, żeby on miał jeden slot wolny. Na wszelki wypadek, gdyby jakaś neutralna istota chciała się do nas przyłączyć, to mi jest to potrzebne. Podbij po poziom. Nawiedzone kopalnie bezsensowne, pomysłowość, bierz. Spokojnie do pojechania. Prawda, że jedną grupę zahipnotyzujemy, drugą możemy schałować. Nie musisz. Możesz. Ty będziesz chłopcem do bicia, tak zwanym. Na razie może niekoniecznie. Uderzaj tu. Uderzaj tu. Wrzuć znamie nekromanty na tego głupka. Dobi. Rozstrzel. I jakby to powiedzieć, idzie sprawnie. Tutaj przede wszystkim chciałbym smoki i ten pławczyk, bo to jest bardzo dobry pławczyk. Tutaj ty możesz zająć się zbieractwem. Ile was jest? 67 smoków. Bardzo, bardzo miła liczba. Po ulepszeniu będę miał setkę. Ten pławczyk ląduje tutaj. Mniejsza morale i szczęście przeciwnika o 2. Co jest bardzo dobre. Orson, zbieraj. W następnym dniu musimy pamiętać, żeby zwerbować jednego gałgana, skarawanować go i wypuścić z wojskiem, żeby do nas przyjechał. Orson nam tutaj wszystko ładnie zbiera. Markal zaś mógłby się przejechać tutaj teoretycznie. Bo zebrał to, co miał zebrać cennego. Tydzień piorunów, powiadacie? Hardo. Buduj cmentarzysko smoków. Markal, pobij jeszcze to. Ty zbierz tu, możesz już, myślę, że przygotować się tutaj na zbieractwo. Tu powołujemy aktualnie bohatera. Może być to Zoltan. Werbuj, Zoltanie, co tylko możesz. Boom. Teraz karawanuj, co tylko możesz.
Moment, Zoltanie, tu popełniłeś błąd. O, w ten sposób. Teraz karawanuj to w ten sposób. 43 kafle, dobra jest. I jak tylko się skarawanuje, to będzie mógł ruszać. Dobić wojsko, zresztą Markal leci ulepszyć sobie smoki, więc mam nadzieję, że mi starczy kasy na ulepszenie smoków. Może mi nie starczyć zarówno kasy, jak i rtęci. Więc wówczas będziemy my wszystko zamieniać na rtęć. I to będzie przykre. Karawana jedzie tutaj, może ją przechwycić, myślę. Nie zjebałem. Zombiaki odstąpią, bo i tak ich... Albo nie, tego jednego wysiadnego smoka odstawię tutaj. To wezmę. To i to. Na to chyba będzie potrzeba 67 rtęci, ja mam do 4 natury. Miał się tam przejechać tylko po to, żeby stwierdzić, że ni chuj nie ulepszę. 134 rtęci, czyli ni cholery nie ulepszę tego. To przykre. Markal ma teraz 5 dużych jednostek. I mniejsze się nie będą miały jak pomieścić. Mech, na ulepszanie nie powinna być potrzebna rtęć, gro. Trolujesz. Dobra, Zoltan będzie bohaterem zapasowym w takim razie. O, w ten sposób myślę, że będziemy grali na Zoltana i na... Albo z ciebie zrobimy bohatera zapasowego. Dobra, na razie lecimy wszystkimi bohaterami tam, gdzie mamy lecieć. Do na przykład bicia słabych bohaterów wroga, za którymi mi się nie chce ganiać. No ale myślę, że jest już czas najwyższy, żeby zakończyć ten odcinek. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie.